Witam serdecznie, tutaj Extremum Game, kontynuujemy Heavy Rain. Mars się przyznał? Jeszcze nie. Stracił przytomność. Damy mu chwilę i do niego wrócimy. Jest twardszy niż myślałem. Twardziel czy nie, pęknie. Jak wszyscy. Jakby nie było, gratulacje, poruczniku. Kawał dobrej roboty. Zwołałem już konferencję. Zaczyna się za godzinę. To będzie wielkie wydarzenie. Nie lepiej zaczekać, aż zdobędziemy jego zeznanie? Nie ma sensu. Już się nie wywinie. Prasa tylko na to czeka. Ethan Mars jest niewinny. Naprawdę wierzy, że tylko on może uratować Shona. Co jeśli ma rację? Zaryzykuję. Powinienem porozmawiać z przełożonymi. Może... Nie, to głupie. Sam muszę się tym zająć. Nie... Nie mogę tak stać i się przyglądać. Muszę pomóc Marsowi się stąd wydostać. Muszę coś wymyślić i wydostać stąd Ethana Marsa. Nawet jeśli jest jedna szansa na tysiąc, że mówi prawdę, to tylko on może uratować syna. Ten dureń Perry ma gdzieś, że Blake bije świadków i czy Mars jest winny, czy nie. Chcę tylko móc powiedzieć prasie, że aresztowali zabójcę z origami. To nie moja sprawa. Jeśli Perry i Blake uważają, że Mars jest zabójcą, to co ja mogę z tym zrobić? Nie wierzę w jego winę. Facet kompletnie nie pasuje do mojego profilu zabójcy. Przyznał się już? Jeszcze nie. Aha. Zostaw nas samych. Ale... porucznik Blake mówił, proszę, że... Zostaw nas samych. Dobrze. Będę obok w razie czego. Chryste. Nic ci nie jest, Ethan? Muszę się stąd wydostać. Muszę ratować syna. Może uda mi się pomóc.
Gary, zrób sobie przerwę. Ja go przypilnuję. Na pewno? W sumie to chce mi się lać. Jak trzeba będzie poprawić mu kajdanki, to klucze mam na biurku. Ethan, załóż to. Może udać się przejść obok nich. Cholera, kajdanki! Zapomniałem o nich. Dobra, zaczekaj. Kuźwa, co ja wyrabiam? Pomagam podejrzanemu uciec? Stracę odznaka i wyląduję w ciupie na dekadę. Powinno mi się udać wyciągnąć go stąd tak, żeby nikt nie zauważył. Gotowe. Możesz iść. Trzymaj. Włóż to. Mają przerwę. Jeśli zrobisz wszystko szybko, uda ci się przemknąć obok nich. Idź do wyjścia. Nie zatrzymuj się, nie gadaj, nawet nie myśl. Tylko idź. Nie wiem, co powiedzieć. Powiedz, że uratujesz syna. Obym tego nie żałował. Ten fragment gry bardzo mi się nie podobał. Trzeba było szukać klucza po całym komisariacie. Nie miałem zielonego pojęcia, gdzie ten klucz się znajduje. Zresztą pomysł z ucieczką tego Ethana to też takie naciągane. Nie było innego wyboru, żeby chyba to przejść. Ale dla mnie no... Kiepsko to zrobili, ten fragment gry, jak część innych fragmentów też tak samo podobnie kiepsko to jest zrobione. Gra niby daje, gra w zasadzie nie daje nam za dużo tutaj możliwości przeprowadzenia własnych wyborów w rozgrywce. Tak jak wspominałem, takie opowiadanie, taki film po prostu. Z przerwami na klikanie guzików. Z wami już się żegnam, trzymajcie się ciepło, cześć.